No, i dziś najważniejszy temat, a więc po co ci w ogóle jest matura? Czy warto ją mieć i czy warto do niej podchodzić? Czy matura to faktycznie bzdura? Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału do końca będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Ludzie mają lepszy wynik maturalny, stąd się bierze próg. To nie jest tak, że przychodzi Emil Lipski na przykład jako rektor uczelni, czy tam ktoś i mówi: No, dzisiaj próg 185 na 200 punktów, poniżej nie przyjmujemy. Do widzenia. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, z tej strony, jak zawsze Emil Lipski. No i moi drodzy, dziś temat tak naprawdę dla każdego, bo mm, po obejrzeniu tego filmu mi się wydaje, że każdy będzie tak samo zadowolony. Osoby przed maturą, którym po prostu do matury będą potencjalnie podchodzić. Osoby teraz, które są w liceum czy w technikum, ogólnie w klasie e, ma, na przykład maturalnej już na u końcu, czy osoby dorosłe nawet. Odnajdą się w tym materiale bez problemu i naprawdę uważam, że warto go obejrzeć, jest wartościowy, pomimo, że jeszcze jego nie oglądaliście, to ja już teraz zapewniam, więc jak ja zapewniam, to znaczy, że no nie oszukiwałbym, nie oszukiwałbym, moi drodzy. Film powstaje na odpowiedź na komentarz, i to jest kolejny dowód, że ja czytam te komentarze i wchodzę z wami w interakcję, no bo... Tworzymy razem ten kanał, moi drodzy. E, Turtle e, napisała, fajnie by było, jakbyś nagrał filmik, co daje na tamatura, bo mój chłopak em, chce z niej zrezygnować. A chcę mu pokazać, smutna minka, dwukropek smutna minka. A chcę mu pokazać, że warto podejść i spróbować. No i odpowiedziałem, super, będzie e, w takim razie ten e, film. No i no jest ten film, moi drodzy. I uważam, że e, jest to dosyć poważny temat, więc podejdę do niego, w, żeby go nie zepsuć. Podejdę do niego obiektywnie. Nie podejdziemy do niego jak w telewizji, bo myślę, że to nie byłoby z mojej strony ok. Gdybym ja teraz podszedł i powiedział wam, każdy musi mieć maturę. Koniec. No to byśmy zrobili film zamiast ileś tam minut, e, gdzie mi się wydaje, że każda minuta tego filmu jest ważna. Byśmy zrobili trzy minuty i tyle. Podejdźmy do niego z dwóch stron. Czyli, jako osoba, która nie ma matury, jako osoba, która ma maturę, i sprawdź, spotkajmy się w środku, i ja nie będę wam dawał żadnych jakichś takich moich osobistych konkluzji, tylko sami na końcu wywnioskujecie, czy tak, czy nie tak, czy, czy w inną stronę. Jeżeli teraz oglądasz ten film, no to koniecznie bierz udział w lewym górnym rogu, macie film konkursowy na bluzy mojej marki Wola, czyli piękny streetwear szyty przez moją mamę w naszym garażu przydomowym, a więc jakościowe produkty, więc oczywiście Emiliwski również Instagram, tam też prawdopodobnie będzie lub jest konkurs, więc wchódźcie, bierzcie udział, bo to po prostu jest dla was, ode mnie, na te 30 tysięcy subskrybentów, którym mnie obdarzyliście ostatnio, więc oczywiście zachęcam do wzięcia udziału. Mat bardzo poważny, no to możemy chyba też poważną sentencję tutaj zalecieć. Że trzeba sobie uświadomić, że teraz Twoje życie, dlatego ten egzamin nazywa się egzamin dojrzałości. No to nie jest tak dla żartu. Że Twoje życie zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I to jest, to jest piękna rzecz, którą w tym momencie sobie rozwiniemy. Jest to, jest to taki wstępniak, który yy, myślę, że jest taki, jeżeli ktoś sobie go przemyśli dwa razy. To może mu się zrobić e, smutno z dwóch powodów. Po pierwsze, to koniec tej młodości, którą znamy. Ja też uwielbiałem liceum i wiecie, no, stawanie tam, nie wiem, po dwóch godzinach e, e, snu do, do liceum, gdzie życie jest beztroskie, no to wszystko, wszystko fajnie, nie? Licealny czas, każdy pewnie przez to przeszedł. Dla mnie, dla mnie najlepszy okres w życiu, ale mm, a drugi powód to jest taki, że trzeba swoje życie już właśnie wziąć no, w swoje ręce. No i teraz to Wy musicie zadecydować, to nie ja, właśnie rodzice, czy ktokolwiek powinien za Was decydować. W waszym życiu, jeżeli macie 18-19 lat. Ja wiem, że wtedy ma się czasami siano w głowie. Sam to siano w głowie miałem. Pewne rzeczy bym zrobił inaczej, przyznaję się. Trzeba, trzeba umieć powiedzieć, że się błędy popełnia. I to jest największe zwycięstwo, bo tylko głupi człowiek nie przyznaje się do błędów i uważa, że jest nieomylny. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Do tego, że. Nikt nie powinien wpłynąć na Twoją decyzję. Nawet ja tym filmem nie powinienem zmienić Twojej decyzji. Ja mogę tylko sugerować. I tak samo pamiętajcie, że powinni do tego podchodzić wasi rodzice. Jeżeli czegoś mocno pragniecie, to pokażcie im ten film, bo mm, męczenie się samym sobą, gdzie ja znam przypadki, gdzie na przykład ludzie idą na prawo, a i realne przypadki tylko dlatego, że są z rodziny prawniczej, tacy ludzie się męczą. I, i, i tyle. I to, kropka, po prostu. Róbcie to, co chcecie w życiu, ale. Trzeba zawsze do tego podchodzić odpowiedzialnie. Ja nazywam maturę biletem, moi drodzy. Bilet, no trochę dużych rozmiarów, jak, jak, jak można sądzić, no bo A4, yy, bilet, kurczę, no trochę się wykosztowało to państwo, nie, na nas, chociaż wtedy, więc moi drodzy, no, mmm, dlaczego bilet? Dlatego bilet, że może to być, o, e, chciałem powiedzieć otwór, no ale chyba nie, może klucz, może klucz do lepszego życia i to jest też nieprzesadzone, bo jeżeli, em, nazwijmy to, nie macie jeszcze obranej ścieżki, ale na przykład dobrze się uczycie, no to zakładając, że zdacie dobrze maturę, zakładając również znowu, idąc dalej, no bo trzeba te rzeczy założyć, nie ma nic na pewno w życiu. No to dostajecie się na dobre uczelnię no i dlaczego teraz bilet? No bo to jest tylko i w tym momencie papier, który jest wam potrzebny do tego, aby dostać się na lepsze studia, co zaraz rozwiniemy ten wątek, bo to jest też temat na oddzielny film, ale coś tam nabłękniemy już teraz, więc bilet dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze macie zawsze możliwość wrócić na studia, to znaczy macie zdaną maturę i to jest taki argument trochę za maturą, prawda? Macie maturę i jeżeli macie taką ochotę, to proszę bardzo korzystajcie z życia, Siedźcie na Madagaskarze i nie wiem tam, jakie tam są zwierzęta. Pingwiny z Madagaskaru, z pingwinami z Madagaskaru, słuchajcie, możecie siedzieć, dla mnie nie mam z tym absolutnie problemu. Bawcie się życiem, chodźcie po pustyni, cokolwiek innego w życiu, nie wiem, zróbcie co chcecie, nie? Gapier, cokolwiek. Realizujcie się. Ale jeżeli byście chcieli wrócić na studia, no to bez tej matury, no to trochę ciężko by było. A w zasadzie byłoby to niemożliwe. I zmierzam do tego, że warto o tym pomyśleć jako w kontekście inwestycji. Ja lubię, o rzeczach, o rzeczach które mnie denerwują, ja lubię e, mówić jak na to inwestycja. Bo to jest fajne, nie? Jeżeli inwestujesz swój czas i coś z tego możesz mieć. I tak samo jest z maturą. Ten czas teraz, to cię denerwuje. Zainwestujesz, przyłóż się do tego, ale nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. Moi drodzy, tak samo jest ze studiami, o czym zaraz, ale nigdy nie wiesz, kiedy trzeba postawić na plan B. To, że jesteś świetnym artystą, nie znaczy, że twoje życie potoczy się tak, że zawsze tym artystą będziesz. Życie, w życiu nic nie jest na pewno. Oczywiście znaczy, jest parę rzeczy, oprócz podatków, śmierci i tego, że czas płynie. To jest moja trzecia taka argumentacja, bo ty teraz oglądasz ten film i czas też płynie. A więc, moi drodzy, trzeba sobie tu uświadomić, że bilet to jest dobre określenie, bo zawsze możecie wrócić na te studia, pomimo, że nawet nie zamierzacie w tej chwili na nie iść. Czy pracodawcy wymagają matury? Bardzo możliwe, ale teraz się zastanówmy dalej, czy pracodawcy nie wymagają nawet studiów? Odchodzi się od tego modelu rodem zachodniego, czyli gdzie nawet w korporacjach nie jest już istotne to, że macie studia, a istotne jest to, co sobie prezentujecie, ale bądźmy szczerzy, jeżeli... Teraz ja mam, załóżmy firmę, no nie zatrudniamy jeszcze ludzi, ale może kto wie. Więc moi drodzy, znaczy, wiecie, no, jakieś nierealne w tym momencie moje, moje marzenie. Ale no, zejdźmy na ziemię, więc em, zatrudniacie wy jako prezesi e, jakiejś ogromnej firmy kogoś, kogo macie wolne miejsce, no, i kogo weźmiecie? Dwie osoby mają podobne kompetencje, ale jedna z nich ma papier ze studiami. Kogo weźmiecie? No właśnie, no tu ja nie muszę wam nawet podpowiadać. Wybór jest oczywisty, bo lepiej mieć właśnie tą alternatywę człowieka, czyli po studiach, no bo jakiś wysiłek w to włożył. Pomijając fakt, że studia w Polsce to niekiedy jest po prostu męczarnia przez kilka lat, męczarnia, dlaczego takie słowo ostre użyłem? Bo trzeba po prostu pracować, czyli to nie, nie ma z reguły miejsca dla leni. A jeżeli skończyłeś studia i masz dyplom, to znaczy, że leniem nie jesteś. Jak wiedzę masz może nieprzydatną dla pracodawcy, ale znaczy, że umiesz się poświęcać, a to trzeba właśnie takiemu pracodawcy jako cechę, że wy się po prostu poświęcicie dla firmy i jeżeli się potrafiliście nauczyć rzeczy teoretycznych na studiach, to tak samo pracodawca was nauczy rzeczy już praktycznych. Bo będzie, wam łatwo, będzie mu łatwo was nauczyć. Skoro się nauczyliście rzeczy teoretycznych na uczelni, które nie są np. potrzebne do pracy, no to was już nauczy dużo szybciej niż osobę. Po prostu w skrócie, co ja będę się rozwodził? To znaczy, że jesteście po prostu kumaci, skoro żeście przetrwali i odebrali dyplom inżyniera, bądź np. licencjatu czy magistra. Żebyśmy mieli jasność, jeżeli mówiliśmy o tym bilecie i tak dalej, i tak dalej, to jeżeli matura wam nie pójdzie źle, to się nie przejmujcie. Dlaczego? Dlaczego ktoś by powiedział teraz Emil? Boże, ja chcę iść na medycynę, nie dostałam się. Czego powiedziałem, nie dostałem się? Przecież ludzie chwaca ci też tyle na medycynę. No, ale odchodząc od stereotypów, nie bójcie się źle napisać maturę. To nie może być tak, że wy się boicie podejść do matury, tylko dlatego, że się bójcie, że nie dostaniecie się na studia. Powiem wam jedną rzecz, którą nie wszyscy są świadomi. Więc, moi drodzy, tak to jest w życiu, może wyśledzie ten film znajomym, słuchajcie, no bo naprawdę według mnie to ciekawe rzeczy mówię. Tak to jest, że czasami możecie się nie dostać na, na tą lepszą uczelnię, o czym zaraz, o tych lepszości uczelni, ale moi drodzy, za zakładając, z czego się wynika, z czego wynika to, że się nie dostaliście? Z tego, że na uczelni na dany kierunek jest próg punktowy. Czyli teraz, wyniki procentowe na maturze przekładają się na progi. Koło się napędza. Czyli najlepsi studenci idą na przykład na kierunek X. Dlatego ten próg jest nam wysoki. Bo po prostu chcesz trafić do grupy ludzi, co idą z wysokimi wynikami i tyle znaczy próg. To nie jest tak, że jeżeli tobie pójdzie matura w przeciętnie w skali Polski, to znaczy, że ty jesteś jakiś gorszy albo gorsza. Nie, to znaczy, że po prostu na kierunek oblegany przez najlepsze jednostki na przykład w Polsce po prostu nie masz szansy się dostać, dlatego że ci ludzie mają lepszy wynik maturalny. Stąd się bierze próg. To nie jest tak, że przychodzi Emil Lipski na przykład jako rektor uczelni czy tam ktoś i mówi: no dzisiaj próg 185 na 200 punktów, poniżej nie przyjmujemy, do widzenia. No tak nie ma moi drodzy, te progi są ustalane, bo oni biorą na przykład top 50 studentów, jeżeli oni mają dobre wyniki, no to tych top 50 biorą i dlatego trzeba mieć na przykład na niektóre kierunki 90% z matmy i tak dalej i tak dalej, to się samo napędza. Czyli nie bójcie się napisać źle matury, bo zawsze jest inna uczelnia i zawsze jest inny kierunek. Ja wiem, że nie wszyscy nawet mają do tej pory wybrane kierunki. Będą o tym filmach, filmy jak to zrobić, bo ja rozumiem, że każdy może być w takiej sytuacji. Moi znajomi trzy lata temu byli w tej samej sytuacji, każdy jest w takiej sytuacji, ja też byłem w takiej sytuacji. Każdy ma codziennie wątpliwości, czy trafił na dobry kierunek. Więc o tym będą filmy. Powiedzmy teraz troszeczkę o życiu bez matury. Bo, bo da się, moi drodzy, dam da wam takie przykłady, jestem ciekawy, czy takie nazwiska znacie, jak na przykład górniak, jak na przykład Chylińska. Te osoby z tego co wiem, nie mają nawet matury. Czy odniosły sukces? Uważam, że tak. No i teraz, i teraz odpowiedzmy sobie jednoznacznie na pytanie, czy matura jest potrzebna, żeby mieć, żeby zdobyć jakieś wiecie, osiągnięcia, żeby po prostu odnieść sukces. No, to pytanie nie ma odpowiedzi, bo każdy z nas jest inny i to jest piękne na tym świecie, gdybyśmy byli tacy. Sami, no to co? czterech Emilu by tu siedziało teraz i w takich czarnych koszulkach, jakbyśmy siedzieli i gadali do telefonu, gdzie jest wieczór i powinienem na przykład teraz się nie wiem, napić piwa. No, widzicie, a ktoś się tego na piwa napije i to jest piękne, nie? Takie, takie mamy życie, a że nie jesteśmy tacy sami. I o to w tym wszystkim chodzi: ktoś ma talent i umie śpiewać. Niepotrzebna mu matura. Ktoś nie ma talentu, nie umie śpiewać. Potrzebna mu matura. Ktoś umie dobrze murować. Niepotrzebna mu matura. Ktoś nie umie murować. Każdy szuka swojej ścieżki. Dlatego to jest takie ważne, żeby siebie szukać do końca. Żeby nikt właśnie nie wpływał na, na waszą decyzję, bo to jest wasza decyzja. Źle ją popełnicie? To jest dorosłe życie. Trudno. Takie rzeczy się zdarzają. Najważniejsze jest to, abyście byli zdrowi i tę decyzję po prostu mogli odkręcić, zmienić. Pójść na inny kierunek studiów. No, życie się nie kończy po 30, jak to się mówi. Zobaczcie, na przykład, teraz w kontekście studiów Bill Gates. No, to jest taki już oklepany przykład, że człowiek zrezygnował, no, ale to był jakiś tam sort of geniuszu, nie? Czyli, e, czyli naprawdę osoba, która jest znana na całym świecie, no, ale studiów nie ukończył. Maturę ma chyba, no, więc tutaj trochę nie, nie, nie przydał się ten przykład pod ten film, ale wiecie, wiecie o co mi chodzi, myślę. Że jednak. Można żyć bez tych studiów, bez matury, ale to wszystko zależy. Jeżeli macie pomysł na siebie, potraficie na przykład malować. Widzicie, ja wymieniłem dwie artystki. To coś znaczy. Ci ludzie mieli talenty wrodzone. Ja na przykład śpiewać nie umiem. Mogę wam powiedzieć teraz, la, 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 no już słychać fałsz, no nie? Więc ja chyba raperem na autotunie to nigdy nie zostanę. No szkoda. Zawsze mogłem rapować, że miałem źle, a teraz mam dobrze. <laughs> nie wierzę, że to powiedziałem. No ale, ale takie jest życie, moi drodzy, więc... Co trzeba wiedzieć? Najważniejsze to jest w tym wszystkim to, żeby mieć alternatywy. Inwestycja, alternatywa i nie zginiecie w życiu. Koniecznie bierzcie udział w konkursie, link oczywiście w opisie, albo tutaj się wyświetla karta i wygrywajcie te bluzy naszej tej marki Volaware. No, z, z końca, żeby ktoś mógł się przekonać, jak super to jest wykonanie i jak dobry jest ten materiał. A więc dzięki wielkie za oglądanie. tu macie również inne filmy. Polecam sprawdzić, bo są myślę, że równie ciekawe jak ten. Dzięki za oglądanie do końca i widzimy się w innych filmach. Mam nadzieję, że zasłużyłem również na suba. Do zobaczenia, hej!